Twój ojciec został Mielec Mateusz Jaroszewicz, wasz debiut wiosenny, inauguracji wiosenną w waszym wykonaniu, czyli 1-0 z Górnikiem Łęczna. No na pewno na plus, dlatego że wygraliśmy to spotkanie, na pewno ciężkie spotkanie po bramce, tam może się trochę za bardzo cofnęliśmy do tyłu, Górnik nas napierał, ale najważniejsze te 3 punkty w tej właśnie porze zdobywać, bo nie było na pewno za łatwo. Pogoda może nie dopisywała, boisko też nie było za rewelacyjne. Z boku może wydawało się lepsze, ale nie rozpieszczało nas za bardzo. Najważniejsze, że wygraliśmy i no co, jedziemy dalej do Siedlec teraz. Ta liga jest nieprzewidywalna, liczy się dyspozycja dnia. Na pewno jestem po obejrzeniu 2 spotkań Pogoni i Siedlce i te spotkania były bardzo różne i na pewno Pogoń Siedlce nie była zespołem tak naprawdę mocno słabszym od czy to Wigier, czy Zagłębia Sosnowiec. Na pewno trudne spotkanie, jest to dla nas bardzo trudny teren. Tym bardziej, że przed chwilą właśnie obejrzałem pogodę i odczuwalna temperatura podczas meczu w Siedlcach będzie minus 20. Tak przynajmniej internet mówi. Ale my musimy być na to przygotowani. Wiemy, że jeszcze te boiska optymalne nie będą. Natomiast mamy pomysł na Pogoń Siedlce, mamy pomysł i sposób na to, żeby przywieźć stamtąd punkty i mam nadzieję, że on wypali. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy zdrowi. No na pewno to będzie bardzo ciężki mecz, tak samo jak z Górnikiem Łęczna. Nie będzie łatwo. Będzie trzeba tak samo walczyć, bo teraz taki jest okres, że tylko walką zdobędzie się jakieś punkty. Pogoda nie dopisuje, żebyśmy grali piłką, tak jak pokazywaliśmy w tamtej rundzie. I mam nadzieję, że wywieziemy stamtąd komplet punktów, bo to najważniejsze jest dla Mielca i dla nas, dla całego otoczenia. Fajnie, że już z nami Przemek Lech trenuje na pełnych obciążeniach. Wrócił Łukasz Wroński i Waldek Gancarczyk, którzy już trenują indywidualnie z piłką. Także na pewno optymistycznie to wygląda. Czekamy jeszcze na Krystiana, który przechodzi rehabilitację indywidualną, ale myślę, że za 2-3 tygodnie będzie już mógł wrócić do zajęć z piłką. Żyjemy od meczu do meczu, nie wiemy co będzie z kolejką następną. Teraz liczy się tylko Pogoń Siedlce i na tym się koncentrujemy. I tak jak ja powiedziałem zespołowi, 1:15 pokonana, teraz zajmujemy się 1:14 i w ten sposób musimy myśleć. Na której pozycji czujesz się lepiej? Jako ten broniący czy jako ten atakujący? Ja od dziecka zawsze wolałem atakować. Ciężko było tam cofać się i bronić. Nie? Tam, gdzie mnie trener postawi, tam chcę jak najlepiej grać, nie? Jak najlepiej się sprawdzić.